Witam Was, moi kochani. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023-2024. W związku z tym chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym, aby wszystkie Wasze plany i marzenia się spełniły, aby nowy 2024 rok był lepszy od tego, który teraz się niebawem skończy. Swoje życzenia kieruję do Was, czyli jako do moich sympatyków, którzy przeglądają mnie na Facebooku i na YouTubie. Kieruję też moje życzenia do Waszych znajomych i przyjaciół, a także Waszych rodzin. Jak wiecie, rok 2023, o którym też Wam mówiłem, nie był dla mnie osobiście dobry, bowiem 12 sierpnia 2023 roku w kamienicy, w której mieszkałem w Cieplicach, wybuchł pożar. Dekarz na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej niefachowo posługiwał się palnikiem propan-butan podczas grzania papy na naszym dachu, co się zakończyło pożarem. Moje życzenia kieruję też do moich sąsiadów, z którymi mieszkałem, abyście jak najszybciej wrócili do swoich mieszkań, aby remont naszej kamienicy jak najszybciej się zakończył. Aby mieszkanie, w którym mieszkałem, dostał ktoś, z kim będzie się Wam dobrze mieszkało po sąsiedzku, bo ja, tak jak w dniu pożaru powiedziałem, do Cieplic nie wracam. Nie chcę tam wracać. Natomiast ludziom odpowiedzialnym za to, co miało miejsce, życzę w związku ze zbliżającymi się świętami i Nowym Rokiem, abyście jak najszybciej ponieśli odpowiedzialność karną, finansową i moralną. Bo jeżeli Wy nam nie współczujecie, to i ja Wam nie będę współczuł. Natomiast tak jak na początku wspomniałem, wszystkim moim sympatykom, znajomym, przyjaciołom, koleżankom i kolegom, moim sąsiadom i wszystkim ludziom, którzy nam pomogli, życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2024 roku. Adrian Janda, miłośnik Wycieczki Kolei Jelenia Góra.